Ej, mówiłam wam ostatnio, że zatęskniłam za zmalowaniem czegoś. No i troszkę sobie dzisiaj właśnie zmaluję. Zmalowałam minimalnie, teraz zmaluję dalej. No i dlaczego by nie zmalować wspólnie z wami? Zmalowałam sobie kartkę z różami. Na początek sprawdzić, czy nie wyszłam z sprawy, tak naprawdę dawno nie malowałam, ale oglądam właśnie tutorial mojej przyjaciółki. To nie jest przeze mnie zmalowane absolutnie. To jest zmalowane przez Sheila z kanału Art of Life by Sheila. I Sheila przesłała mi kiedyś taki albumik właśnie wystemplowany różnymi grafikami. A ten najnowszy projekt, który Sheila przygotowała, to jest książeczka taka bożonarodzeniowa. Ja wam pokazywałam kartki, które Sheila wykonuje. No są przecudowne. Naprawdę jest tak utalentowaną dziewczyną, że ze stempli no potrafi cuda wykonywać. I tym razem jest to właśnie książeczka. A mi przypomniało się, że mam sporo zaległych książek nieprzeczytanych. Ciekawi mnie, jak wasze plany czytelnicze na wakacje. No ja sobie postaram nadrobić właśnie to, co mi się nie udało przez ostatni rok przeczytać. A to traktuję jako wyzwanie na kolejny projekt. Będę chciała właśnie ten stempelek pokolorować po swojemu, tak aby był takim, powiedzmy, wyzwaniem, czy wyjdzie mi tak jak szli, czy wyjdzie mi inaczej. No po prostu tak w ramach wdzięczności i nawiązania do współpracy, jak to się mówi. O właśnie. No właśnie, ponieważ taką współpracę, jaką mam z Sheilą. Sheila mieszka w Irlandii. Nie widziałyśmy się nigdy bezpośrednio. Jak to się mówi, poznałyśmy się właśnie w cyberprzestrzeni. Ale jest dziewczyną, no, która nie zawiodła mnie, nie opuściła nigdy. I mam nadzieję, że również taką właśnie współpracę i wsparcie odczuwa z mojej strony. Dobra, ale nawiązując do tego, że chcę przeczytać książki, no to odłożyłam ten mój projekt kartkowy, te wyzwanie na tą chwilę. Coś mi spadło. Trudno. Niech leży. Spadło, niech leży. Grawitacja. To będzie moim takim natchnieniem. Tak. Ale co tu przygotowałam? Skoro chcę czytać, to no, taki prosty projekt. Przygotowałam sobie karteczkę zwykłą. Na przykład tę zwykłą, tą z Akcjona. Tak. Tyle, że podzieliłam ją sobie taśmą. Już kiedyś wam wspominałam, tą badziewną, bo to nie jest washi tape, to jest jakaś taka taśma. Powiedzmy ozdobna na takie partie. Jeżeli wam już troszkę się rozjaśniło, pomyślało książka, zrobię sobie zakładki, tak? Dobrze, a więc mam papier przygotowany, podzielony na różne formy. Mam farby, jak najbardziej Romana Szmala. Już wam mówiłam, że je uwielbiam.
tutaj tych kilka dodatkowych rym sensowych, które nie zmieściły mi się w poprzedniej paletce, czy albo są powtórką, bo już nawet nie pamiętam. Zdublowane mogą też być. No i oczywiście mój podstawowy zestaw farb renesansu z tymi białymi nocami, primami, rumyjami i tak dalej. No i oczywiście pędzelki z renesansu. I mam te pędzelek ze sztucznym włosiem, przypominającym włosie naturalne, no i sztuczne. Oba nie bez przypadku. O rozmiarze 6. Tak, to jest 6 i to jest 6. Dobrze. Na pewno będzie mi potrzebny taki pomocny pędzelek, ten z włosia szczeciniastego, ponieważ będę chciała malować mokrym na mokrym, przez co no muszę sobie teraz ten papier namoczyć, tylko z taką atencją, powiedzmy, tylko dlatego, że ta taśma odchodzi, ale też dlatego, że no, wziąłem papier akcjonowy, tak? Więc on nie pochłonie mi tyle wody, co papier bawełniany. Ale mimo wszystko będę chciała sobie pomalować mokrym na mokrym. I zobaczymy, co nam wyjdzie. Dlaczego nie? Jak jeszcze założyłyście, no mam te paletki dosyć brudne, tak? Więc właśnie przydałoby się je wyczyścić. A tak wam mówiłam, no ja rzadko czyszczę paletki. Czyszczenie oznacza u mnie wykorzystanie tego, co na tych paletkach jest. I tak będę chciała te kolorki, które pozostały, i właśnie wykorzystać do zakładek. Okej, nie mam żadnego planu, jakby to powiedzieć. Chcę po prostu wyczyścić sobie paletkę. Jedną i drugą, czyli paletki. Dobra, tutaj mamy takie kolorki na paletkach. Fiolet, o fiolet, fiolet kojarzy mi się dzisiaj z jagodami. Dzisiaj przerabiałam właśnie zebrane jagody. A więc były i pierogi, i konfiturki. No i oczywiście surowe jagódki pałaszowane. Z namiętnością, takie mają najwięcej witaminek. Dobra, fiolet zaczynamy. Kojarzy mi się nie tylko z jagódkami, ale na przykład z nocnym niebem burzowym. Niestety nie chcę wchodzić w temat burz, bo ostatnio nam, nie tylko nam, tylko w całej Europie i ogólnie podokuczały. Ale galaktyka, o, na przykład. No wiecie, ja z namiętnością oglądałam oczywiście Gwiezdne Wojny. To jest mój niezastąpiony film. Tu mamy niebieski, dobra, trochę z fioletem właśnie pomieszany. Więc przejdźmy do tego niebieskiego. Tu też mam niebieski. Tam za dużo fioletu mi weszło. Niech to nam się tak pomiesza. Ten pędzelek właśnie imitujący włosie naturalne jest jeszcze bardziej nieprzewidywalny. Tak jak ogólnie akwarele są nieprzewidywalne, widzicie.
błękity przechodzą z tym fioletem, ponieważ gdzieś tutaj jeszcze na tym włosiu na dole zostały. Ja lubię takie efekty, mnie nie przeszkadzają. Zawsze Wam chyba powtarzam, że robię proces z plamą, przez co maluję dalej, ale chciałabym ten błękit jeszcze zaakcentować bardziej. Troszkę tu. No, może tak tylko rozwodnić i połączyć jakoś tak, żeby to... O, już lepiej. Dobra, to może być taki nieregularny kształt, czemu nie? Coś jaśniejszego też tu domieszamy. Tak, tam by musiało być jednak ciemniej. Tam by musiało być jednak ciemniej. Na pewno musi być ciemniej. Jeżeli tak, galaktyka bardziej mnie tutaj pasuje. Dobra. I tu by pozostał, co my tu mamy, jakieś takie brązy. Nie musimy się rozmyć. Na mokrym papierze, widzicie, fajnie się te kolorki nam łączą. Dobra. Galaktyka będzie miała kończyć jak na podesnie. Właśnie to jest urok akwareli, że pracujemy partiami. Jedna część nam przesycha, drugą malujemy. I mamy czas do zastanowienia się, co robić dalej. No tu zieleni mam sporo. Tu mam zieleni, tu sobie zrobię zieleń. Tu sobie zrobię zieleń. Tak, papier już przesach. Ale jednak struktura jest nadal wygodna, bo widać to nawet po tym, jak przyjmuję farbę. Czyli papier, pomimo że ten akcjonowy jest celulozowy w 100%, to jeszcze tą wilgoć zatrzymuje przez jakiś czas. No tutaj już fajnie mi się jasno robi, tu jeszcze mam zieleń. Spróbuję z nią. Dobra, niech będzie na razie taka jasna. Pędzelek zaczął się wyginać, to znaczy, że potrzebuje wody, to już też Wam mówiłam. Więc dobieram wodę. Dobra. Tu mam sporo tych kolorków. Zielony. Nie flagę włoch, ale coś. Zieleń tu spróbujemy. Coś takiego. Nieregularnie jak najbardziej. Ale przy brzegu ciemniej. Ponieważ tu mam zbyt duży akcent wyszedł. Dobra. Tak w tle słucham właśnie. Chili z tutorialem na tą książeczkę. Wrzucę Wam link dla chętnych. Naprawdę warto zajrzeć tam i pooglądać, zobaczyć, jak Chila wykonuje tę pracę. Ktoś pracuje ze stemplami i ogólnie tak właśnie to będzie wiedział, że jest to mozolna praca, ale bardzo właśnie taka inspirująca,
i dające efekty właśnie też nieprzewidywalne czasami, tak jak w akwarelach. Bo to jak nam się stempel odbije, jak go pokolorujemy, jak go ułożymy na pracę, to jest właśnie cały jakby to powiedzieć właśnie to, co czasem założymy, że chcemy wykonać, a wyjdzie nam całkiem coś innego. I wcale nie znaczy, że musimy cały projekt, który mieliśmy gdzieś tam w zamyśle wyrzucić. Wystarczy go zmodyfikować, jak to się mówi. I powstanie coś niepowtarzalnego. To ja zawsze mówię. Coś, co jest niepowtarzalne, zaskakujące. Nie. Zawsze cieszy. Na tym polega twórczość. Na razie zrobiłam tak, ale powiedzmy, że jeszcze do końca, bo to tylko, tak jak powiedziałam, na ten moment czyszczę paletkę. Tak, czyszczę paletkę. To poprawię tam zieleń. Może jak wyczyszczę te paletki, to będę miała miejsce na nowe barwy, nową zabawę. Dobra. Co tu mi jeszcze pozostało wyczyścić? To wszystko nabieram. Nabieram. Za chwilę wam pokażę, jak paletki wyglądają, jak najbardziej, bo teraz ich nie widzicie. Przybliżyłam tutaj, byście widzieli. To, co maluję, tak? A nie to, co czyszczę. Dobra. To nie wiem kompletnie, co to będzie. Tak jak powiedziałam, nie miałam planów, więc... No właśnie, już tu się zaczyna odlepiać. Woda zaczęła działać. Teraz mi tu jakiś szary został. Szary może tu troszeczkę. Galaktyki. O, dobra. Podoba mi się. A reszta gdzieś tu wymaluję. Nie wiem co. I po co? Bo nie wiem. Czyszczę paletkę. Dobra. Maziam wszystko, co tu mam. A wiecie, jak wymaziamy wszystko, co mamy, to przeważnie powstaje brąz. Tak. Nie podoba mi się za dużo tego brązu. Tu mamy. Ale okej. Wezmę sobie teraz ściereczkę, czy chusteczkę akurat. Bierzemy. Dobra. Pokazuję wam. Moja paletka już wygląda tak. Teraz sobie ją przetrę chusteczką. Już mi nie żal tych resztek. Tu już praktycznie sama woda została. Barwniki, no, jak najbardziej też zostały, skoro mało co czyszczę, to... A to są farby, tak powiedziałam, bardzo dobre, czyli napigmentowane, no to... Zostaje sporo, ale jak najbardziej na jednej paletce mam już miejsce do mieszania nowych kolorków.
Na drugim mniej więcej też, ale resztę też wytrę sobie. Wytrę. Okej. I ta wygląda tak. Jak widzicie, wyczyściłam sobie paletki. A tu już mniej więcej mam takie fajne tło, które teraz z wami sobie poobserwuję i pomyślę, co i gdzie tu dołożyć. Dobrze. Na pewno potrzebuję troszkę radośniejszej zieleni. Tu. O, coś takiego. Tak. Dobra, o kolej. Ukulele lubię też. Dobra, troszkę. Ten czerwony tu zaakcentuję też. Woda. Tu sobie zaakcentuję troszkę ten czerwony. Widzicie, sam czubeczek pędzelka maczem w farbkach szmala. Sam czubeczek, dobra. Galaktykę jasna wyszła. No niech będzie jasna strona. Czemu nie? Ale jeszcze te dwa pozostają tak. No tu mamy te kolory brązu. Może jakieś wakacyjne takie. Plaże, tak? Piaski. Coś w tym rodzaju, ale ostatni praktycznie w ogóle nie ma barw. Więc pobawmy się troszkę barwami takimi, wiecie, letnimi, tak? Letnimi. O, patrzcie, jak to kontrastuje. Tu się mi odkleiło. Z tym, co jest tu, no kompletny bajer. Żółć. Pomarańcz by się przydał. Tu mam pomarańcz. Bajka, zobaczcie. Tęcza, dobra. Tak, tęcza jest jak najbardziej wakacyjnym zjawiskiem. Dla mnie jest tylko właśnie takim zjawiskiem atmosferycznym, aby od razu wam podpowiedzieć, że nie ma tu żadnego przesłania ani ideologicznego, czy politycznego, czy jak tam dalej, bo to teraz w dzisiejszych czasach bardzo trudne do określenia. Dobra. Ja jestem tolerancyjna. Ale to nie znaczy, że muszę brać udział w takich, powiedzmy. Zamieszaniach przeróżnych, powiedzmy, dlatego między innymi i tu po prostu w innej kolejności będzie wiedzieć, co teraz się dopryskałam, że ta taśma samoprzylepna też ma te barwy różne, właśnie takie. Dobrze, tak jak powiedziałam, dla mnie tęcza to są kolory lata. Więc sobie tak tutaj wykorzystam pomysł, który akurat tak po prostu powstał.
No i ten papież, no powiem wam, że nadal jest w tej strukturze wilgotny, ponieważ ta farba, jak widzicie, rozchodzi mi się tutaj całkiem fajnie. Dobra. Skoro tu jestem, to sobie tu troszkę też jeszcze od razu przyciemnię. Skoro jestem przy tym fiolecie. O, dobra. Tak. Teraz niebieski. Nie aktywowałam tutaj farb, tylko teraz widzicie, marczam w kostkach. Pędzelek mam mokry, ale muszę chwilkę pomarczać. No i nie chcę brudzić tutaj swoich paletek na jak na razie. Więc tak po prostu sobie tylko nabieram pigment i od razu na papierku go rozprowadzę. No czemu nie? Takie doświadczenia też są dobre i właśnie zachęcam was, jeżeli chcecie się bawić z akwarelami. Do takich prac tu znowu sobie pomieszam tym, co jest, bez brudzenia moich paletek, które tak pięknie przy was wyczyściłam. Dobrze, zieleni. No niech będzie ta fajna. Bardzo, bardzo letnia, fajna. Ta-dam. Bardzo fajna. Okej. Przez co i tu poprawię. I widzicie, wody brakło, pędzelek się wykrzywił. Nie ma to tam, to pędzelek. Taki nie oszuka was w życiu. Nie oszuka. Tylko wam powie, daj mi wody, daj mi wody. Dobra, tylko teraz tam sobie pomieszam, a tu muszę teraz to, o właśnie, zrobić smoothie tak zwany. O, czyli zblendować, tak aby się kolorki pięknie nam połączyły i nie było brzydkich plam przy łączeniu. Dobra, piękno naszej akwareli. To mamy tak, to mamy tak, nadal z tym plażą i brązem. No czekajcie, może coś takiego spróbujemy. Dlaczego nie? Chociaż tu zrobiłam jakąś taką krateczkę. Więc te kolorki przydałoby się tu może bardziej te właśnie tęczowe użyć. A ja sobie ją tak, no trudno. Dlatego pobawimy się w ten sposób. Zawsze jak oderwiemy te paseczki, będziemy mogły coś dodać. A taka praca, powiem wam, no też bardzo fajnie jest właśnie z dzieciakami, tak? Jak siedzicie teraz na wakacjach, sporo z was na pewno. Dajcie im kartkę, farbki. I niech bawią się kolorami. Naprawdę zadziwicie się, jak dzieciaki potrafią bawić się kolorami. Tylko po prostu miejcie nad nimi nadzór, aby im podpowiadać, czy trzeba troszeczkę wody, albo nie trzeba tutaj tej wody. Bo no, jeżeli damy im farbki szkolne, to wiemy, że ta praca z nimi jest niezbyt taka łatwa. Więc aby się nie zniechęciły, żeby im się nie podobało, ale naprawdę, jak zachęcicie im, powiedzcie, zróbcie sobie zakładkę do waszej ulubionej bajeczki.
Przypuszczam, że większość z waszych dzieciaków ma swoje ulubione bajeczki. A już też na pewno będzie miało ulubione jakieś fragmenty z tych bajeczek. Więc albo te ich zakładki będą do tych ulubionych ich motywów, albo do momentu, w którym akurat na przykład w danym dniu kończycie czytanie książeczek. Mam nadzieję, że czytacie dzieciom książeczki. To jest piękny moment spędzania czasu ze swoimi pociechami. Piękny, przydatny, niesamowity czas, którego nie da się w żadnym innym momencie już nadrobić. Pamiętajcie, że wasze dzieci bardzo szybko dorastają. Dziećmi jesteśmy tylko przez, powiedzmy, te lata 18, ale te pierwsze lata oczywiście jak najbardziej są nieprzewidywalne właśnie. A cała reszta życia pozostajemy dorosłymi. Dlatego warto ten czas z dzieciakami spędzać jak najwięcej wspólnie przy różnych właśnie też twórczościach. Bo to jakby to powiedzieć, wzmaga ich wyobraźnię, ich kreatywność, tak raz. Ale co jeszcze? No to na pewno to, że jak to rodzic, nie mówmy na każdego paskrołka, och i ach. Broń Boże, pilnujcie się tego, ponieważ dzieciaki są idealnymi, niesamowitymi obserwatorami. One potrafią specjalnie zrobić wam jakąś taką krechę, takim długopisem, zawołać was i mamo, mamo, zobacz, jak ci się podoba. No to wiadomo, jak mama, ojej, cudowne, piękne. Pamiętajcie, nie róbcie tego. Dzieciaki są niesamowite i przez cały okres swojego rozwoju, od początkowych naprawdę lat, testują swoich rodziców. Ja jestem, mam trójki dzieci, dwójki już naprawdę dorosłych. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że Paweł teraz idzie do szkoły średniej. I uwierzcie mi, że dzieciaki są niesamowitymi obserwatorami i po prostu, jeżeli zauważam taką formę, że na każdą kropę, byle jaką postawioną, będziecie reagować zachwytem, to będą to odbierać jako fałszywy alarm. Nie róbcie tego. Ja zawsze starałam się, no też wiadomo, no ten matczyny instynkt jest taki, że no człowiek po prostu zachwyca się każdym, ale jeżeli zobaczyłam właśnie taką coś, kropę czy coś, to mówiłam, no jest super, wiesz, ale wiesz, to akurat no tutaj na przykład przeszkadza, no nie pasuje, to chyba przez przypadek, czy coś w tym stylu. Rozmawiajmy z dziećmi szczerze. Dobrze jest im, jakby to powiedzieć, jako mama właśnie, sygnalizować, że nie wszystko, co zrobią, jest idealne. Jeżeli będziemy traktować swoje dzieci, że każdy piknięcie, krzyknięcie, zapłakanie, kropę są idealne, nie dadzą sobie rady w życiu, ponieważ będą uważały na przyszłość, że wszystko, cokolwiek zrobią, jest idealne. A jak wiemy, życie nie jest takie.
Dobra, troszkę może zbyt górolotnie. Malutką przerwę zrobię. Napiję się herbatki, którą muszę sobie po prostu zaparzyć i przynieść. Ta przerwa na zaparzenie herbatki dobrze mi zrobiła. Muszę powiedzieć. Nie chcę was zanudzać właśnie takimi psychologicznymi moimi gaduszkami. Ale naprawdę płyną od serca i z praktyki się wywodzą. Wiadomo, skorzysta z nich ten, co będzie chciał. Dobrze, jak widzicie, robię sobie splasza. I robię splasza z tej pasty strukturalnej z Tegera. Pokazywałam wam chyba przy żurnalach stronach, których robiłam. Jest beznadziejna. Ta pasta jest beznadziejna. Po wyschnięciu kruszy się. Jakieś tam maleńkie ślady po niej zostają, ale tylko maleńkie. Więc chyba ją po prostu bardziej rozwodnię i jako gesso będę używała. No bo pieniążki wydane trzeba zużyć. I to od tego też was właśnie zachęcam. Pamiętajcie, szanujcie wasze pieniążki, jakiekolwiek by one nie były. To jest coś, co z waszej pracy pochodzi, tak? Jak widzicie, nawet do splashy nie bardzo się nadaje, ale okej. Nie umaczam sobie w wodzie, bo jeszcze troszkę akwareli chyba będę używać. Wyczyszczę. Przepraszam, już mi się kaszleć chciał, muszę popić. Chusteczką. Dobra. Aha, ten moment. Nie uzupełnię żółtym kolorem. Skoro byłam w kuchni, to akurat też leży na stole arbuz. To może coś takiego mi się uda zrobić. Wezmę ten drugi pędzelek. O, coś takiego. Teraz na letnich papierach, jak zauważyłam. No, te wasze filmy zakupowe też czasem oglądam. Mało komentuję. No bo też i mało oglądam, ale na wielu papierach tych letnich, jak zauważyłam, dominują właśnie armusy. Pędzelek ci troszkę się rozwarstwił, ponieważ jest suchy. Ja ten efekt właśnie suchego pędzelka też bardzo lubię. A na tym całkowicie syntetycznym to chyba najlepiej właśnie wychodzi. Dobra. Tylko teraz jak widzę, troszkę za mało czerwony tu jest. A już pomazałam kropy czarne. Nie wiem, niech przeschnie. I wtedy się przekonam, czy troszkę jeszcze tego kolorku dołożę. Tak czy nie? Kropy. Ale wiecie, ta zieleń skórki arbuza no jak najbardziej nie przechodzi tak całkiem w biel od razu, tylko ma taką poświatę. Tu jeszcze ta paletka mi się nie całkiem wyczyściła. Zobaczyć. O, coś tu jeszcze reaguje. Zobaczcie. Wierzycie? Jeszcze ta farbka tu reaguje. Patrzcie. Tu gdzieś chusteczką nie dojechałam. Czy ten barwnik tutaj się mocno wpił. No jeszcze się tu postaram troszeczkę. Tak wycieniować. O. Dobra. Troszeczkę
A widzicie, już tak bardziej naturalnie to przychodzi. Ale jeszcze taka poświata, jakby żółci chyba powinno być. Taki. Zobaczcie, tu mam żółte. Reaguje. No, już ten żółty chyba nie bardzo. Tu jest też jeszcze. Gdzieś tu. O, moja farbeczko, patrzcie. Gdzieś tu przy zamknięciu. Wyłapałam żółty. No i nie powiecie mi, że to nie jest praca skrapowa z wykorzystaniem resztek. O, wody tylko. Żeby to rozmyć jednak. No patrzcie, no bomba. Same resztki, ok. Dobrze, to niech trochę przeschnie tu. Na pewno będę potrzebowała ciemnego splasza. Ciemne splasze. O, bajeczka. O, bajeczka. Powstaje bajeczka. Delikatnie to robię. Kropeczka śla padła. Śla, forgive me. Myślę, że to nie zaszkodzi twojej pracy, kochana. No, podlinkuję wam. Ten tutorial jest bardzo długi. 3 godziny. Widzę. Także jeszcze troszkę mi zajdzie na oglądaniu. Więc może akurat dokończę sobie ten. Zakładki do książek. Tu nie chcę nic robić. Nie wiem, jakoś tak te kolory mi się fajnie zlały. Są takie soczyste, właśnie letnie, że nie chcę już ich pobrać. Ciągle nie mam pomysłu na ten piasek. Plażę letnią. Sobie, o, tu już mi wyschło. Tu już mi pięknie wyschło. Więc na pewno chcę sobie poprawić. Zobaczymy, jak będzie. O, bombastycznie. Wszystko nam się tutaj pięknie łączy. I nawet nie rozmazuje. Fantastiku. Troszeczkę wody. No właśnie, nie chcę za dużo tej wody. Bo jak dam wody, to na pewno z tą czarną będzie już reagowało. A jednak, skoro mi się wyobraził arbuz, to niech ta soczystość arbuza będzie. A soczystość, no tu mi się rozmazało, nie szkodzi. Coś spróbuję z tym zrobić. Soczystość arbuza. To też również właśnie soczystość tego czerwonego koloru, prawda? Tak, nie dopieram wody. Rozmazuję się troszeczkę. Nie szkodzi. To jest akwarela. Ma prawo się zlewać. Ale już na pewno fajniej wygląda. Mnie się podoba, tylko muszę te... O, właśnie, tak. Aby nie było to, że to jest tak nałożona byle jak farba, tylko żeby te kolory się połączyły. Już się połączyły. Nawet jeżeli się rozmazały szczelnie. Bomba. Galaktyka, galaktyka. Dalej mi brakuje coś w tej galaktyce. Ta pasta się tam schowała, biała, nie szkodzi jak na razie. Pomyślmy. Gdybym tak żółci dała. W końcu. To mi się żółci. Gdzieś zieleni troszkę mi zostało na poprzednim pędzelku i tam na farbce też. O, właśnie. Gwiazdę. Prawda? Woda.
No niestety splash nie zrobimy bez wody i pigmentu. Dobra. Okej, myślę, że okej, dobra. Tu może troszkę żółtego splasha zrobimy na tym arbuzie. Spróbujmy. Woda. On będzie bardzo delikatnie widoczny. Ale już tu widzę, że fajnie wygląda. Okej. Gdzieś tu zajedziemy, gdzieś tu zajedziemy. Gdzieś tu zajedziemy. Woda. Poza jasno. I rozmyjemy. To wiecie, trochę jak przeschnie, to też będzie jaśniejsze, ale mimo wszystko. Chusteczką. No, nie, jest źle. Dobra. Tylko przejścia teraz muszę tu. O, właśnie, w ten sposób. Tylko, że ten papier akcyjnowy już, jak widać, zaczyna się rolować. Dobra, czyli to jest moment najwyraźniej, w którym należy poprzestać. I kiedy robiliśmy to, to tutaj zobaczcie. Po wyschnięciu pozostały brzydkie ślady łączenia. Mnie akurat się takie coś nie podoba. Dlatego rozmywam po memu, że czarny mi się też raz myje. To wolę jednak te przejścia łagodniejsze. Okej. Tak. Wolę jaśniejsza. Tak. I teraz sobie poprawię brzeg. Tu. Dobra. Teraz sobie poprawię. Troszkę jest namoczone, więc się będzie łatwiej kolor z kolorem. Tak, słyszycie, nie robię tego specjalnie, po prostu tak już u mnie jest. I dlatego może unikałam wcześniej jakichkolwiek nagrywania filmów. Jak to się mówi, to jest, pomimo moich starań, pojawia się spontanicznie, tak po prostu, jak wyglądają spontanicznie moje prace. Okej. Zieleń chciałabym jeszcze troszkę zaakcentować. Mimo wszystko chciałabym. Sobie zaplanowałam, że to jest tak, jak jest. O, bombastycznie. Nad piaskiem nie mam pomysłu. Więc was nie oszukuję, że będę coś tu kombinować. Minutkę jakąś dam temu przeschnąć. I pozdejmuję taśmę. Kiedy pozdejmuję taśmę, to będę miała możliwość się przekonać, co mi jak wyszło i co jeszcze mogę uzupełnić. O, nie sprawdzałam w ogóle, czy się nagrywa. Chyba się nagrywa. Okej. Tylko troszkę kamera się przekrzywiła. Nie wiem, w czasie wgrywania spraw. Wyszło, co nie wyszło. Gdzieś miałam z magiczne kartki. O, są, patrzcie. Tu są. Zakładka tu czy tam, czy coś takiego. Więc kiedy to będzie przesychało,
Pamiętajmy, aby nie zrywać taśmy, kiedy praca jest mokra. To dawno nie dotykałam, więc jest suche, ale tu będzie mokre. Więc przez tą chwilę po prostu wygrzebię sobie fragmenty i zobaczę, czy będą mi pasowały do tych moich zakładek. Ok, podocinam sobie te elementy. W tym czasie mi tutaj przeschł, co miał przeschnąć. Więc tym razem taśma jakoś wytrzymała cały etap malowania. Ale jak widzicie, bardzo łatwo odchodzi, więc sobie ją teraz pozrywamy i zobaczymy, co nam wyszło. Jednak w międzyczasie, ponieważ ja nie lubię rzucać słów na wiatr i nie powiedziałam, że nie chcę już psychologii włączać, to jednak moją wypowiedź muszę uzupełnić kilkoma słowami. I odnosząc szklaneczkę po herbatce, którą sobie wypiłam, to przypomniało mi się, że na lodówce nadal widnieje. Zobaczcie, jak wyglądają moje przyszłe zakładki. Powiedzcie, czy nie są fantastyczne. Ale to, co chcę wam powiedzieć. Na lodówce odnalazłam pracę mojego Pawła z serówki. I na potwierdzenie tego, co wam powiedziałam, chcę wam zaprezentować tę pracę. Ponieważ nasze dzieciaki, no wiadomo, rodzą się z czystym rozumkiem, tak? Pustym, taka tabula rasa. I właśnie w okresie rozwoju pochłaniają wszystko to, co je otacza. Na różne sposoby, tak jak wiecie, no przez płacz, przez uśmiech, przez dotyk, przez branie do buzi wszystkiego, co powstanie i tak dalej, i tak dalej. Ale na etapie zerówki. To była tak zwana laurka dla mnie na dzień mamy. Nie potrafię się z nią rozstać. Tak samo mam też pracę, uwierzcie, mam pracę swoich dzieci starszych, gdzie córa już niemal ma 30 lat na przykład, a syn 24. Mam ich prace zachowane. Te szczególne, nie wszystkie na pewno. Niektóre po prostu sami, nawet kiedy przeglądaliśmy te pamiątki, to wyrzucali. Niestety. Ale to ma plus tulipa, tak? Dzieciak wiedział już, że mama uwielbia kwiaty. No ale tu zobaczcie. Plus, minus. I tu już mamy, lampka się zapala, tak? Plus, minus. I co mamy? Modlitwa. Jak widzicie, tutaj jest rysunek, tak jakby rączek złożonych, tak, do modlitwy. Na dole serduszko. No to powiem wam, że już jako dzieciak w przedszkolu miał świadomość, że wiara jest czymś pomocnym, jest czymś dobrym i tak dalej, i tak dalej. Ale zarazem miał już te przemyślenia, że może... Dobra, nie chcę dalej mówić. I tu na końcu mamy równa się wykrzykniki, tak? I na końcu kochać serduszko. To jestem ja. To jest Paweł. Ale zobaczcie, kochać, tak? Przez samocha. Ale jeżeli zejdziemy dalej, to mamy dla
ukochanej przez CH mamy. No i co? No ryczysz, mamo, jak najbardziej poryczysz. Ale oglądasz dalej. I masz tak serduszko. Serduszko ze strzałką do tulipana. Od tulipana do pół przez otwarte serce tulipana. Niby tak wyglądające. I tu znowu mamy runa się i modlitwa. Po środku. Ja i Pawełowi serduszko. Więc co, ryczysz, mama, i mówisz tak. Ukochany synu. Cudowna laurka, przepiękna laurka. Dziękuję ci za wiarę. Ta wiara w tym momencie przejawia się. No wiadomo, też skoro dzieci wychowujemy w wierze katolickiej, tak. Ale tu ogólnie wszystko, ta wiara przejawia się w kierunku mamy, tak? Więc mówisz, synu mój ukochany, uwielbiam cię nad życie. Pamiętaj, tu napisałeś bez błędu. Tu masz błąd malutki, tego unikaj. I tu masz błąd. Pół to jest kółeczko z kreseczką u góry. Tak jakby z wykrzyknikiem do tego, co się w kółku ma zawierać, czyli w całym kole tej laurki. Czyli bardzo ci dziękuję za całą wiarę i serce, które włożyłeś w tą pracę. Gdybyśmy pominęły te momenty, to pamiętajcie, że dziecko zapamięta sobie na przykład, że kochać może napisać przez samocha, że pół może napisać przez zło otwarte. I to nie będzie dobre dla niego, dla jego rozwoju. Później będziemy biegać po przychodniach pedagogiczno-psychologicznych z tak zwanymi... Dobra, nie chcę mówić dalej, ale patrzcie. Bo to nie jest wszystko. To jest druga strona tej laurki. I całe życie tego dziecka sześcioletniego w przedszkolu. Zobaczcie, jest tata. Jest Paweł. Jest Piesio. Jest siostra. Jest mama. Jest brat. Jest cała rodzina. Wszyscy są uśmiechnięci. Wszyscy są uśmiechnięci. To jest najpiękniejszy widok rodziny. Wszyscy mają paluszki na rączkach. Wszyscy mają tyle stóp, ile powinni mieć, łącznie z Piesiem, który ma 4. Cudownie. Cudo życia. Dzieci są naszymi cudami życia. A te zakładki, które tu powstaną, już wykończeniem, pomimo że powycinałam te elementy, to ustąpienie dokończę sobie już na pewno poza filmem. Bo tak powiedzmy, oczy mi się spociły. Tak, spociły mi się bardzo. Życzę wam owocnej twórczości. Dorosłych decyzji i reakcji. Bycia z waszymi dziećmi. Całymi sobą. Pozdrawiam was serdecznie i zachęcam
do takich prostych prac. Również właśnie z waszymi bąbelkami. Co uwierzcie, zapamiętają na całe życie. Pa, pa.